Terapia bólu głowy. Przed przystąpieniem do terapii należy określić zakres ruchomości na odcinku szyjnym zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. Następnie sprawdzamy stopień napięcia tkanek oraz ich ciepłotę, które mogą świadczyć o istniejącym stanie zapalnym. Po określeniu stanu pacjenta przystępujemy do terapii manualnej na najbardziej napiętych strukturach przykręgosłupowych. Po zlokalizowaniu dysfunkcji skupiamy się przede wszystkim na początku na rozluźnieniu taśmy powięziowej przedniej. Za pomocą masażu rozluźniamy cały przód. Masaż wykonujemy symetrycznie zarówno na jednej, jak i na drugiej stronie. Następnym etapem jest przygotowanie tkanek, poprawienie ich ukrwienia i odprowadzenie limfy. Terapia bólu głowy uwzględnia wiele czynników. Zwiększone napięcie mięśni karku, otylicy, ale również napięcie mięśni mostkowo-obojczykowo-sutkowych. Po zlokalizowaniu tego napięcia rozluźniamy mięśnie za pomocą masażu i bardzo często dolegliwości ustają. Kolejnym czynnikiem wywołującym ból głowy może być zgrzytanie zębami. Powoduje ono bowiem zwiększenie napięcia mięśni żwaczy i żuchwy. Rozluźnienie każdego mięśnia po kolei może zmniejszyć dolegliwości bólowe głowy i skroni. Bardzo ważnym elementem w terapii bólu głowy jest rozciąganie części szyjnej kręgosłupa. Częstą przyczyną dolegliwości bólowych jest bowiem ograniczenie ruchomości po którejś stronie. W terapii bólu głowy bardzo ważnym elementem jest również rozciągnięcie całego karku i potylicy. Wsparciem terapii manualnej jest kinestaping. Wykonuje się go w celu utrzymania efektów terapii. Najważniejszą rzeczą w terapii są jednak systematyczne ćwiczenia wykonywane w domu. W Szarlej pokażemy Ci, jakie ćwiczenia możesz wykonywać samodzielnie w domu, aby terapia była maksymalnie skuteczna. Odpowiednio dobrana terapia i systematycznie wykonywane ćwiczenia pozwolą Ci utrzymać tkanki w odpowiednim napięciu, przez co pozbędziesz się męczącego bólu głowy.